Pokój i dobro, kochani. Dziś jest niedziela, 26 maja, uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kiedy myślimy o Trójcy Świętej, to być może przychodzą nam do głowy jakieś takie teologiczne, bardzo skomplikowane sprawy. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że tak naprawdę sprawa jest prosta. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jest to wspólnota, która oparta jest na miłości. Kiedy mówimy, kochani, nazwę Trójca Święta, to być może niektórym z nas kojarzy się to z jakimś takim tworem bezosobowym, podczas gdy tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Dlatego, że Trójca Święta jest to relacja trzech osób, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest to relacja oparta na miłości. A więc nie ma tam żadnej zazdrości, żadnego czegoś takiego, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, a więc nie ma żadnej rywalizacji. Wszyscy po prostu są jednym Bogiem, którzy odbierają cześć. Jest to odrębność osób, nie jest to jedna osoba, która występuje w różnych postaciach, ale jest to odrębność osób, ale jedność w działaniu, w istocie. W chwale święty Patryk, patron Irlandii, kiedy ewangelizował ten kraj, to miał taki problem, ponieważ nie mógł wyjaśnić, jak to jest, że jest jeden Bóg w trzech osobach. I posłużył się takim przykładem. Podniósł z ziemi trzylistną koniczynę i mówi: zobaczcie, jest na jednej łódeczce, ale trzy listki. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Niby taki prosty przykład, ale sprawił, że oni mówią: a, teraz to już rozumiemy. Niektórzy, kochani, chcąc przedstawić Trójcę Świętą, posługują się przykładem wody, wzór chemiczny H2O. Może występować jako ciecz, może występować jako ciało stałe, na przykład kafel lodu, może występować również jako para wodna. Za każdym razem ten sam wzór chemiczny H2O i jest to woda, ale jednak ma inną postać, inne sposoby działania. Myślę, kochani, że żaden z tych przykładów, żadne z tych porównań nie będą plastyczne i adekwatne, dlatego że Bóg jest nieporównywalny z nikim. Nie mamy tak naprawdę żadnego innego odniesienia i dlatego próbujemy sobie jakoś tam zrozumieć. Tak jak święty Augustyn, który kiedyś szedł sobie nad brzegiem oceanu i zobaczył, że jakiś chłopiec przelewał wodę z oceanu do małego dołka. Powiedział: chłopcze, czyś byś chciał tę całą wodę z oceanu wlać do tego dołka? Przecież to jest niemożliwe. I wtedy Augustyn miał zrozumieć, że tak samo jak niemożliwe jest przelanie tej wody do tego dołka, tak samo nie jest możliwe zrozumienie naszym ludzkim umysłem, kim tak naprawdę jest Pan Bóg jedyny w Trójcy Świętej. Pamiętam, kochani, mojego tatę, który zawsze przed posiłkiem robił jakiś taki dziwny ruch ręką. Nigdy nie wiedziałem, co to jest. Natomiast później dowiedziałem się, że po prostu on się modlił albo próbował się modlić przed posiłkiem, robić znak krzyża. Nie wiem, czy był taki bardzo głodny, czy po prostu tak niedbale sobie robił ten znak krzyża, ale jest to chyba wyznanie wiary najkrótsze, jakie może być. Kiedy robimy znak krzyża, wyznajemy wiarę w jednego Boga w Trójcy Świętej. I czasem, kiedy patrzymy na przykład na piłkarzy, którzy wbiegają na murawę boiska, kiedy dotykają ręką do murawy boiska i robią znak krzyża, widać, że to są katolicy, którzy w ten sposób starają się wyznać swoją wiarę i prosić o wsparcie Pana Boga, aby ten mecz był rzeczywiście dla nich udany. Uważam, kochani, że lepiej zrobić porządnie znak krzyża albo wcale go nie robić. Kiedy przyjeżdżacie koło kościoła i stać was na to, żeby na przykład w tramwaju czy w autobusie zrobić znak krzyża, to po prostu to zróbcie porządnie. Albo nie róbcie wcale, tylko ukłońcie się i po prostu pozdrówcie Pana Jezusa, który w tym kościele jest, w tym domu modlitwy. Przy okazji, kochani, udzielania wszystkich sakramentów również wzywany jest Duch Święty. Na przykład chrzcimy dziecko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdyby ktoś był ochrzczony tylko w imię Ojca i Syna, bez Ducha Świętego chrzest by był nieważny. Tak samo, kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia, to przekreśla grzechy ręką i też w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy błogosławi małżeństwo, również czyni nad małżonkami, nad kandydatami do małżeństwa znak krzyża. Kiedy chcemy w sposób pełny oddać cześć Panu Bogu, to powinniśmy zwracać się do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I dlatego też psalmy w brewiarzu, w modlitwie w liturgii godzin, kończą się zawsze: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kochani, z tego przepięknego lasu ogiewnickiego
Chcę wam teraz przekazać Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.